Manko, ja jestem Kacper, a w dzisiejszym odcinku będziemy grać w Minecrafta. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tamtym odcinku, w drugim dokładniej, po prostu obiecywałem wam, że będziemy robić na płaskim świecie. Będziemy na płaskim świecie budować wioskę osadników. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja pamiętam. Po prostu zobaczymy, no ja będę budował nowy świat, te pousuwamy. Przepraszam za cięcie, ale byłem w toalecie. Dobra, tworzymy chyba, jak pamiętam, płaski świat mieliśmy tworzyć. Oczywiście kreatywny. Gdzie to było? Generowanie świata chyba. Bloki polecenia włączone. Gdzie to było? Typ świata. Tutaj. Ej, moi drodzy, pozwolę, że... A nie, dobrze. To w kolejnym odcinku zobaczymy, co to jest ten stary świat. Cześć. O, dobra, tutaj się. Nie wiem, co mi się stało, ale ja miałem troszkę inne... Miałem troszkę po prostu inne tło, bo taka wioska i tam byli osadnicy i bili też... Byli też te wiedźmy tam, co czarowali. Takie bardziej nie pasowało do Minecrafta. Dobrze, jak mamy zrobić osadnikom, to najpierw musimy wykopać dół. Poczekajcie, muszę sobie zrobić ustawienia. Po prostu chodzenia, bo nie chcę tego automatycznego skoku, tylko żebym sam sobie klikał. Dotyk chyba. O, wyłączymy automatyczny skok. Teraz on mnie automatycznie będzie skakał i to mi bardzo ułatwi grę. Bo nie będę musiał tak... Ile taki dom zrobił? Domek mały zrobił. Uciekaj. Taki mały domeczek im zrobimy. Dobrze, jakie bloki nam będą potrzebne? Będą nam potrzebne... Czekajcie. Już dobrze wiem. Weźmiemy takie ciemne bloki. Na pewno... Jakie drzwi? Bo teraz ja sam nie mogę zdecydować jakie. A może takie weźmiemy. I uciekaj mi stąd. Kurde, jak te denerwują mnie te... Dobrze. 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 Tutaj tylko wypełnimy. Kurde. Dobrze. Już mamy... To tutaj może być wejście. Tuż drzwi wstawimy. Ja takie w swoim domku kiedyś miałem. Jakie szyby weźmiemy? Może takie niebieskie. Uciekaj mi stąd. No uciekaj mi stąd ty, slajmie jeden. A jak zawsze, jak człowiek chce się... Ja chcę się postarać, to zawsze jakieś potwory się znajdą, heheszki, śmieszki, które mi chcą przeszkodzić w tym. Zawsze tak jest. Ja to wam sponsoruję. Normalnie chcą mi przeszkodzić te kupie stworzenia. O, no owca tej rano, naprawdę. Nie ma chwili spokoju.
żeby mógł spokojnie zbudować i żeby moim widzom się dobrze oglądało. Naprawdę? To za wiele? Że specjalnie wiem, że zaraz pochodnie, ale spokojnie, zaraz tutaj zapewnimy. Jeden domek chyba wystarczy. Okna wstawimy. Wiem, że tak brzydki trochę ten domek mi wyszedł. Ale po prostu ja lepiej mi się nagrywa po prostu. Lepiej mi się buduje. Poczekajcie, sobie usiądę. Dobra. Tutaj dobrze. Co ja teraz miałem zrobić? A, i jak będzie, na przykład, jak będzie 20 łapek w górę, to ja będę robił chyba, bo widzicie, ja nagrywam tym Mobizen, to jakby coś, to napiszcie mi, czy można chyba na tym robić live'y, bo chyba można na tym robić live'y, jak oglądałem od innych. No, Mobizen to jeszcze to najlepszy, nieprawdaż? Dobrze. Nie wiem, tutaj, o dobrze, już wiem co dalej. Oświetlenie zrobimy. Tak zrobimy szybko. I drugi domek im zbudujemy, bo ja wiem, że trzeba tak, bo jak też innych poradniki oglądałem na YouTube, żeby zbudować własną wioskę, to trzeba niestety zrobić choć przynajmniej dwa domki. Dla tych wiradzierów. Słuchajcie, ja nie łatam raczej, tylko ja tak zaklejam, bo kto tam będzie już widział, nie? Nieprawdaż? Wierzę, że ja tak szybko gadam i dużo gadam, ale dopiero to mój trzeci odcinek i może później tam kiedyś z Literio nagramy. Nie wiem, muszę te pomyśleć, bo ja też... Chyba mi równo wyszedł. Italiana. Chyba tyle wystarczy chyba. Tak, chyba tyle. Chyba źle tutaj zabudowałem. No, może troszkę źle Okej. Wiem, że trochę nierówno ten domek mi wyszedł, ale... No, to słuchajcie, tutaj zrobię... Czekajcie, nie wiem, czy tu równo mi to wyszło, czy nie. Chyba równo mi to wyszło. No to tutaj chyba dobrze mi wyszło. O, pyk. Tutaj tylko okienka wstawię. Tutaj o to. Mogę już villagerów zrespić. Nie, może oni chyba sobie sami, to nie wiem już za dokładnie. Łowca, cicho stąd. Cichaj. No to tak. A, dachu jeszcze nie zrobiłem. Może troszkę nierówno, ale jestem początkującym youtuberem. Jak wam gadałem. Tak szybko, pyk, pyk. No i można villagerów respić już. Pamiętacie, jakie to było jajko? Chyba tutaj na dole to są też... Chyba to, o, no właśnie, to. Respimy kilka, sorry. O, widzicie, są nowe skiny villagerów. Dobrze. Kilka. A, pokaż wam, jak chcecie się usunąć ze trzy. A na przykład tak, to wyrzucacie je tylko. Tak, tak bierzecie i najeżdżacie na ten. O, tak. Nie tak na bok tutaj, gdzie jest wolne miejsce. Tylko tutaj, gdzie na te rzeczy po prostu najeżdżacie i wtedy
O, tak, jak widzicie. O, można się z nim zamienić, a ja nie chcę, bo ja nie mam. No, to co tu tutaj można jeszcze porobić? Się tak zastanawiam, słuchajcie, tak się zastanawiam, co tu jeszcze zrobić. Oś, tutaj jeden ten. No to poczekamy do nocy, zobaczymy co tutaj. To ja zrobię cięcie i zobaczymy. To ja zrobię cięcie chwilowe i zobaczymy co. Ja zrobię cięcie chwilowe. Jak zrobi się noc, to po prostu wam pokażę, czy się pochowają, czy nie. No siemanko, jestem z powrotem po krótkiej przerwie, no u mnie to kilka minut, ale u was to kilka sekund. Jak widzicie, nie wiem czemu, nie chowają się do domków. Nie wiem, może dlatego, że... nie wiem, może dlatego, że po prostu... Nie wiem. Może i dlatego, że tutaj nie ma tyle potworów. A, zobaczymy. Poczekajcie. Weźmiemy to i zombiaka zrespawnujemy. Zobaczymy, co się stanie. Może teraz się pochowają do domków. Do domku! Halo? Nie ma. On nie potrafi w ogóle drzwi rozwalić. Nie? Jakby takie coś. Oni nie potrafią drzwi rozwalać. Takie... What the? Co się stanęło? Ale drugie, bardzo śmieszne, bo chyba to już jest za najnowsza wersja, żeby... I patta. Pyk. Nie wiem, co się stanie. Ale już oni nie wyjdą. Ej, zombie. Chodź tu. Macie zombiaka. Coś stało. Przemienił? Nie. Nie. I ja wytam z respawnie villagera. Troszkę więcej zombie. Nie ma szans, villager. Nie ma. Jest tam? Jest! Pokarm mam dla was. Kurde, uciekł. A pokarm mam dla Janusza. Nie, uciekają mi. Dobra, zamyśliłem się chwilkę. No tak, trupu respawnujemy i po żywionko. Dawaj, bijcie go. O. To są wyniki z testu. Teraz robię sobie drugie wyjście. Dobrze, to chyba będzie na tyle. No to będzie na tyle dzisiaj. Na razie, cześć.